Hej, witajcie, z tej strony Olchuś, witam was w dzisiejszym takim odcinku innym niż zwykle, bo dzisiaj omawiamy sobie kolejny zwiastun, oficjalny zwiastun czwartego odcinka pod tytułem Befana, czyli wychodzi na to, że Befana będzie babcią Marinette, ale dzisiaj weźmiemy sobie całe omówienie, czyli to co teraz widzicie, ja sobie oczywiście prowadzę live'a, ale kto nie będzie mógł oczywiście na live'ie, kto nie był na live'ie, będzie mógł sobie zobaczyć ten odcinek na kanale. I pamiętajcie moi drodzy, jak się wam odcinek spodoba, zostawcie subskrypcję, zostawcie dzwona, lajka i tak dalej, więc zaczynamy. Moi drodzy, pierwszy screen, który nam się tutaj ukazuje na ekranie, widać dom Marinette. Widać, że te kolory takie tutaj są bardziej takie realistyczne. Jak oglądaliście odcinek pierwszy, drugi i trzeci, te kolory były takie bardziej żywsze, takie głębsze, cieplejsze. Tutaj widać, że to są takie, widać, że twórcy może tutaj starali się bardziej to urealistycznić, te modele. Nie wiem, czy tak jest. Zobaczymy, jak będzie w oficjalnym odcinku. Może taki zwiastun, a chociaż raczej wątpię. Bardziej to tak wygląda realistycznie. Nie wiem, jak to u was wygląda. Nie wiem, jaką macie opinię. Drugi w sumie screen przedstawia tańczącą, tak mi się zdaje, tańczącą Tiki, bo ona, jak będziecie sobie ten zwiastun oglądać, oczywiście macie go w opisie filmu, ona zawsze robi, ona robi takie dziwne, takie, nie wiem, ruchy, więc tak jakby tańczyła. Tu oczywiście mamy Marinette, więc spoko. Kolejny screen przedstawia nam całą, że tak powiem, piekarnię od Marinette, od rodziców. Tutaj mamy mamę i ojca. On tutaj w tej scenie właśnie, te sceny są krótkie, więc i tak czy inaczej będę wam pokazywał screeny. On rzuca tym ciastem, to jest bardzo dziwna i bardzo śmieszna sytuacja, bo on rzuca tym ciastem, to ciasto tak lata i się po prostu pojawia tam na tej tacy. I co może oznaczać? Macie w tytule oczywiście, że to będą urodziny Marinette. To nie oznacza, że w tym odcinku zobaczymy nie tylko babcię Marinette i oczywiście wasz ulubiony shippy Marichat, czyli Marinette z czarnym kotem, ale również urodziny Marinette. Jeden z widzów powiedział, i nawet na Twitterze ktoś tam napisał, że czekamy, chyba to było tak, że ile Marinette ma lat, czy coś takiego, coś było w związku z tym, z tymi urodzinami. Tomasz napisał, że musicie na ten odcinek poczekać. No i tak właśnie wyszło, że w czwarty odcinek będzie to, będą to urodziny Marinette. Tutaj widać, że ojciec gotuje ciasto, tort w sumie. Tu mamy naszą Marinette, która jakąś dziwną minę robi, chyba jest ucieszona. No i właśnie tutaj widać naszą babcię. I w sumie dużo osób mogło się w sumie, nie wiem, zdziwić, bo nie wiem czemu, ale ja zawsze sobie, ja wyobrażałem sobie babcię Marinette, która będzie, nie wiem, jakoś miała związek z tym całym światem Miraculum. No i druga sprawa, że to będzie taki drugi Mistrz Fu, a wiecie jak Mistrz Fu wygląda, taki mały piertek, wąsy, oprócz babcia nie będzie miała wąsów, tak żeby nie było, ale będzie jakąś małą skryką i taka, no taka babcia będzie, no wiecie, każdy myślał, że tak babcia będzie wyglądać, a tu się okazuje, że babcia Marinette to jest taka laska w okularach, kolczyki takie, no taki styl jej, no i widać, że będzie miała motocykla, bajka będzie miała, więc to może być bardzo fajny odcinek, gdzie zobaczymy, jak Marinette będzie sobie jeździła z babcią. I też zastanawiam się, jak będzie animacja wyglądać. Więc tak wygląda babcia, widać, że Marinette jest ucieszona. I też można powiedzieć, że na początku nie wiedzieliśmy, dlaczego babcia Marinette przyjeżdża. Nie wiadomo, skąd ona jest, czy ona jest z Paryża, czy z jakiegoś innego kraju. Ale jeśli faktycznie będą to urodziny Marinette, to po prostu babcia se przyjechała na urodziny, no, motocyklem. I prezent będzie taki, że po prostu ją przewiezie. No nie wiem, to jest moja teoria. Zobaczymy jutro w odcinku. Kolejna oczywiście scena, o której już wam mówiłem, będzie przejażdżka na całym bajku, że tak powiem. Tu mamy babcię, która kieruje, no i całą Marinette. Widać, że jest uszczęśliwiona. I zobaczymy, jak ta animacja będzie wyglądać. Mam nadzieję, że będzie fajnie to wszystko się prezentowało, bo nigdy nie widzieliśmy w sumie, jak jakaś postać jeździ na jakimś motorze, a to jest drugi sezon, to mam nadzieję, że te animacje będą jak najbardziej okej. No i właśnie odnośnie urodzin widać, że pisze Anniversary Marinette. Mam nadzieję, że to dobrze przeczytałem. W każdym razie to znaczy po francusku, że to jest odnośnie składania życzeń, czyli wychodzi na to, że to są urodziny Marinette. Mamy Alię, mamy Manon, Mylène, Rose, Alix, tam jest Nathaniel ukryty, Julekę, Iwan, Max, Boże Max, tu jest Max, Nino za DJ-a, Adrien, Iwan,
I ten gościu mi kogoś przypomina. Nie wiem przypadkiem, czy to jest ten mim. Albo to jest ten mim, który był właśnie w sezonie pierwszym mimem, albo nie. Kurde, teraz nie wiem. Napiszcie w komentarzach, też również na czacie, na streamie napiszcie, czy to jest właśnie ten gościu mim. I zaraz sobie do tego przejdziemy. A teraz sobie obejrzymy kolejną scenę, która jest prawdopodobnie zaraz po tym, bo tutaj odsłonili tak jakby całą kurtynę i tutaj widać Marinette, która się chyba z nimi wita, czyli mówi jej, fajnie, dzięki, to jest sobie coś wpiernicza i to dziecko jest śmieszne. Ona tak się patrzy, takie dziwne oczy ma. I raz tylko mruga w tej scenie, a ta scena jest chyba, nie wiem, 3-sekundowa i tylko raz mrugło, no więc no. Ciekawe, skąd ono się tam wzięło. Okej, jedziemy dalej. No i mamy oczywiście naszą scenę i przez tą scenę dużo osób myślało, że w tym odcinku czwartym zobaczycie tą przełomową w sezonie drugim scenę balkonową, gdzie wystąpi Czarny Kot i Marinette, ale co się okazuje, prawdopodobnie nie, bo to by było chyba raczej za szybko, więc raczej wątpię, że ujrzymy tą scenę balkonową, ale w każdym razie zobaczycie Marichat, więc spoko. Zobaczymy, co będzie z tego. No oczywiście widać naszego władcę ciemi. Tak jak na początku wam powiedziałem, te kolory są takie ciemniejsze. One są takie, nie są takie miłe dla oka, one są bardziej takie mroczniejsze, taki mroczniejszy klimat. Co mi się tutaj bardzo podoba. Zobaczymy, czy faktycznie tak będzie na odcinku, czy po prostu tutaj nie ma tych kolorów, ale raczej to jest czysto wzięte z epizodu. No, zobaczymy. No i mamy naszą Befanę. Czyli jak widać, ona będzie zaakumizowana, tak będzie wyglądać. Będzie miała taką zarąbistą fryzurę. Będzie miała oczywiście maskę. Taki bardzo fajny strój. No i tutaj widać, że będzie jej bronią taki, że tak powiem, taka broń, taki pistolet. No i kolejna scena tu jest właśnie, że ta babcia po zaakumowaniu się, czyli po prostu będzie super złoczyńcą, będzie mogła przemieniać różne osoby normalne, tutaj mamy przykład, w takich aniołków, czyli patrzcie, mamy normalną postać, ona w nich strzela i pojawia się taki aniołek z taką maską, takie skrzydła i oczywiście biały ubiór, bardzo fajnie to wygląda. Oczywiście mamy Marinette taką dziwną, chyba zaniepokojoną, chyba się dowiedziała, że to jest jej babcia. To oczywiście mamy scenę, gdzie mamy pewnego aniołka, mamy również babcię zaakumizowaną, jej bajka, który również został zaakumizowany, mamy tutaj Biedronkę i Czarnego Kota. Jedziemy kolejno i tutaj mamy oczywiście postacie, które również widać, że są zaakumizowane, są w sumie jakby nie patrzeć zahipnotyzowane. Tu mamy Rose, tu mamy mamę Marinette, z tego co widzę, mamy panoramę Paryża. I mamy tutaj osobę, którą nie mam badego pojęcia, któż to jest, ale zobaczymy w odcinku. Bardzo fajnie się to prezentuje. Oczywiście mamy tutaj bajka. Będzie obkrążać całą wieżę Eiffla. Tutaj są oczywiście Biedronka i Czarny Kot. To już jest prawdopodobnie scena, gdzie walczą. Tutaj też jest bardzo fajna scena, bo to tak fajnie wygląda. Widać, że to jest tak, te animacje, te postacie, które tutaj przedstawiają i te kolory, widać, że to tak jakby było to takie czyste 3D, gdzie nigdy jeszcze nie widzieliśmy, nie uświadczyliśmy tego w sezonie pierwszym. To jest takie fajne, no napiszcie, co o tym myślicie, bo takie wrażenie właśnie, ktoś napisał w komentarzu tam na grupie, że te kolory to są takie bardziej 3D. To widać właśnie, że to jest taki, widać, że te wszystkie postacie, tutaj ta wieża Eiffla taki właśnie efekt daje. Tutaj mamy oczywiście przedostatnią scenę, gdzie możemy zauważyć, jak wygląda ten cały latający skuter, można powiedzieć, że to jest latający skuter od tej babci. No oczywiście ostatnia scena, czyli Władca Ciem, któremu prawdopodobnie oczywiście nie udało się zrobić i wypełnić zadania, czyli ukraść, wziąć, zabrać Miraculum Biedronki i Czarnego Kota. Moi drodzy, tak właśnie prezentował się oficjalny zwiastun odcinka czwartego. Czwarty odcinek będzie oczywiście 30 października, czyli jutro w poniedziałek rano, prawdopodobnie o 9.50 albo o 9.15. Jeszcze dokładnie nie wiem, wbijajcie na moją grupę Kociakiel Husia, tam dostaniecie dzisiaj wieczorem linka do transmisji, która ma naprawdę bardzo fajną jakość.
I co, jeśli wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten film, żeby do dużej ilości osób się ten film dostał. Jeśli jesteście nowi, zostawcie subskrypcję i bądźcie na bieżąco, czyli zostawcie dzwonka, a w komentarzach napiszcie, jak wam się podoba ten zwiastun, jak sobie wyobrażacie, jak waszym zdaniem będzie wyglądać to przyjęcie i dlaczego waszym zdaniem babcia Marinette zostanie zaakumowana. Dzięki wielkie, do następnego, bye bye.